Nazywam się Halina Muszyńska, przyjechałam z Jeleniej Góry. Reprezentuję Zespół Aktywności Społecznej w Sobieszowie. Jest to dzielnica Jeleniej Góry, która kiedyś była samodzielną miejscowością. W chwili, kiedy Jelenia Góra została województwem, została nasza miejscowość przyłączona. W momencie, kiedy utraciła status województwa, no, Jelenia Góra uważamy, że dużo straciła. Poza tym w Sobieszowie kiedyś było sporo zakładów pracy, między innymi szlifiernia, kryształów, tartak, bardzo dobrze prowadzone gospodarstwo rolne, ordynacji szafkowców, był wspaniały basen na świeżym powietrzu. To wszystko zostało zlikwidowane. Ludność niestety bardzo zubożała, przez to zaczęły się problemy społeczne. Między innymi obserwuję problem alkoholizmu w Sobieszowie i jest to dosyć duży problem, dlatego że dodatkowo miasto traktuje naszą dzielnicę w naszym odczuciu Sobieszowian jako sypialnię i często gęsto zapomina o tym, że mieszkańcy mają takie same potrzeby jak centrum, jak Zabrze. I stąd moje zainteresowanie funduszem korkowym, dlatego że chciałabym, aby ta sytuacja się zmieniła, była większa możliwość wpływania na zachowania ludzi poprzez różnego rodzaju działania, które można finansować z tego funduszu. Sądzę, że fundusz jest wydatkowany w Jeleniej Górze w miarę dobrze. Niemniej jednak chciałabym się o tym przekonać. Nie tylko ja, ale nasz zespół, czyli stowarzyszenie działające pod nazwą Zespół Aktywności Społecznej w Sobieszowie.